Co ty sądzisz o tych protestach, które się teraz odbywają, o tych osobach, które tam tyle czasu są i walczą o te swoje prawa? Ja bardzo chętnie oddałbym chociaż na 24 godziny takie chore dziecko, niepełnosprawne, które waży kilkanaście, kilkadziesiąt kilogramów dla jednego czy drugiego posła. Niech oni zajmą się tym dzieckiem po prostu tylko na chwilę. Niech zobaczą, co to znaczy opieka nad takim dzieckiem. Pielęgnacja, dźwiganie, rozmowa, karmienie. Myślę, że ci ludzie są niespełna rozumu, dlatego że żałując im 500 zł, hello, to ja bym bardziej zabrał pijakom to 500+ i przekazał właśnie tym dzieciom, które potrzebują na rehabilitację, ale nawet i na jakiś wyjazd, nawet na cukierka słodkiego, a ich na to nie stać. Mnie szlak trafia po prostu, że jest jak jest właśnie w Polsce, a to, że te matki z dziećmi już 20 któryś dzień siedzą w tym Sejmie, mi po prostu jest i żal. I żal tych debili posłów, którzy po prostu chyba nie mają serca, że nie chcą dać pieniędzy właśnie tym dzieciom. A z drugiej strony każą rodzić, zakazują aborcji poważnie chorym genetycznie płodom. Coś tu nie gra, więc opanujcie się, bo wpadacie powoli w schizofrenię.